tej pozycji arcymistrzyni grająca białymi ma ogromne problemy, ale Hikaru Nakamura popełnił naprawdę prymitywny błąd. Chyba stracił czujność, bo aż 8 minut na zegarze. Nastąpiło hetman F6, po czym wchodzi po prostu goniec G5 i czarny traci materiał. W partii nastąpiło wieża bije G5, odbicie na G5, no i teraz zdobycie jeszcze pionka na E4. I teraz są naprawdę grube problemy po linii D. Oczywiście z drugiej strony trzeba uważać na jakiś atak hetmanem. W partii Nakamura odszedł na F4, to skoczek E3. Zobaczcie, jak tutaj potężna presja. Hetman H4, skoczek F1 i król białego jest całkowicie bezpieczny. No i po C4 pozycja Nakamury jest po prostu kompletnie przegrana i rzeczywiście Nakamura finalnie poległ.